Jestem ze wspólnoty Chanacolo. Przyjechaliśmy tutaj, żeby robić recital Seguimi. To i naprawdę dzięki tej wspólnocie odnalazłem swoje życie, bo wstąpiłem 2,5 roku temu i naprawdę byłem zagubiony, ale dzięki tej wspólnocie odnalazłem po prostu siebie, czym ja jestem. Jestem chłopakiem szczęśliwym teraz. Wszystko to, co mam, po prostu odnalazłem swoje życie. Tu dla mnie w Medjugorje jest miejsce specjalne. Tu po raz kolejny mogłem spotkać Madonnę, Maryję. Mogłem ją spotkać i po prostu poczuć się jak kochający syn. Naprawdę, dzięki Maryi, dzięki tym, w tym miejscu w Medjugorje czuję, że żyję. Po prostu czuję, że Madonna jest, że jest z nami obecna. Ja mam tylko 23 lata. Naprawdę przeżyłem już wiele w życiu. Ale dzięki wspólnocie Chanacolo, dzięki Maryi, dzięki Bogu, odnalazłem samego siebie. Ja czuję, że żyję i naprawdę czuję, że to jest jeden wielki cud, że jestem żywy. Że życie jest naprawdę, dla mnie jest jednym wielkim darem, jednym wielkim cudem. Miałem duże problemy z alkoholem i z narkotykami i z depresją. Byłem chłopakiem naprawdę bardzo smutnym. Cierpiałem bardzo dużo, bo mój ojciec od 25 lat ma problemy z alkoholem i był bardzo, mogę powiedzieć, agresywny. Nie? Jedynym jego argumentem, jedynym jego słowem były ręce. To bił mnie, moją całą rodzinę, mamę. Zawsze było tak, że my z moim rodzeństwem się chowaliśmy zawsze pod stołem i czekaliśmy, aż tato pójdzie spać. Był moment, gdzie miałem depresję i trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Zaczynałem się ciąć, przeżyłem wiele prób samobójczych i mnie faszerowali tabletkami psychotropowymi, mogę nawet powiedzieć. Po tych tabletkach mi mówili, że Christian, będziesz się czuł lepiej, że będziesz czuł, że żyjesz. Tak naprawdę po prostu czułem się jeszcze gorzej. Że po tych wszystkich tabletkach po prostu czułem się, nie czułem się jak człowiek, czułem się jak zombie. Że ludzie po prostu się na mnie patrzyli, na ulicy się odwracali, przechodzili na drugą stronę. Ale po prostu nie miałem w ogóle ochoty do życia. Była duża agresja we mnie, duża złość do Boga, do mojej rodziny, bo nie byłem w stanie wybaczyć samemu sobie, mojej rodzinie, to co przeżyłem. Zawsze mówiłem, że to jest Boga wina, że to jest Jezusa wina, Maryi wina, że ja muszę tak żyć, że nigdy nie otrzymałem miłości. Ale mogę powiedzieć, że kilka dni temu tutaj w Medjugorje stracił jeden wielki cud, bo zrobiłem ten krok, przebaczyłem mojej rodzinie, przebaczyłem mojemu tacie, bo jest taki jest, ale naprawdę go za to kocham. Bo to wszystko, co z nim przeżyłem, to jest jedna wielka trampolina dla mnie. Że teraz mnie to popycha naprzód, że mogę żyć w taki sposób jak teraz. We wspólnocie, z tymi dużymi wzrostami i ze słabościami, które mam. Ale wiesz, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Do wspólnoty Chanacolo trafiłem po dłuższym czasie, jak żyłem na ulicy. I pomogła mi inna wspólnota, Mamre. To jest jedna wspólnota, która pomaga osobom bezdomnym i rodzinom w trudnych sytuacjach. To oni mi zaproponowali wspólnotę Chanacolo. I mi mówili, że tam są tacy ludzie jak ja, że są młodzi, którzy mają dużo słabości. Na początku nie chciałem wstąpić, bo mi mówili, że tam się trzeba modlić. Ja mogę powiedzieć, że ja byłem narkoman? Byłem narkoman, ale jak ja się mogłem modlić? Ja mój dzień zaczynałem od marihuany, od amfetaminy, kokainy, od alkoholu, gdzie ja tu miałem o 6 rano zaczynać mój dzień od różańca i modlić Ave Maria. Jak ja pierwszy raz wszedłem do wspólnoty, zobaczyłem 30 chłopaków, którzy się modlili do Najświętszego Sakramentu. Ja byłem pewien, że oni ćpają jeszcze, że oni coś biorą. Bo dla mnie to nie było możliwe, że narkomani, osoby, które żyją na ulicy, bezdomni, degeneraci, margines, oni się modlą, oni potrafią zginać kolana, potrafią po prostu oddawać samych siebie naprzeciwko Najświętszego Sakramentu. I to była jedna rzecz naprawdę dla mnie cudowna i to mnie zatrzymało we wspólnocie. Bo wam powiem, że ja wstąpiłem do wspólnoty na 6 miesięcy. Jak widzicie, zostałem 2 lata i 6 miesięcy. Naprawdę to, co się zdarzyło we wspólnocie, jest jeden wielki cud. I na początku było bardzo trudno, bo musiałem przerywać z narkotykami, z alkoholem. Nie było mi łatwo zaczynać tą drogę, ale zawsze był ktoś przy mnie, kto mi pomagał, kto mnie popychał naprzód, kto mi mówił, pierwszy raz w życiu słyszałem, Christian, dasz radę. Christian, jesteśmy z tobą. Christian, idź. Możesz to zwyciężyć, możesz wygrać, to jest jedna wielka wojna. A ty jesteś, Christian, teraz wojownikiem i musisz walczyć. Nasz recital to, na przykład dla mnie, Seguj mi, to jest w tłumaczeniu pójdź za mną. Ja mogę powiedzieć tak, że 2,5 roku temu to mnie Bóg powołał, podniósł mnie z ziemi. Ja byłem naprawdę na dnie, dotknęłem dna, Jezus mi powiedział, Christian, pójdź za mną. Christian, to jest twoja szansa. Christian, ja cię kocham, ty musisz iść za mną. I dlaczego się spotykamy? Bo dla tych wszystkich młodych, oni są naprawdę zagubieni. I ja to wiem, bo ja byłem taki jak oni. Jedynie my naszym świadectwem możemy im przekazać coś, że życie to nie jest tylko alkohol, narkotyki, komputer, internet. Że tak naprawdę prawdziwe życie dla nas we wspólnocie Chanacolo jest to, jest jedno wielkie świadectwo, mówić o zmartwychwstaniu Jezusa, bo Jezus naprawdę istnieje. Naprawdę istnieje. Jezus oddał dla nas życie na krzyżu.
Na początku było bardzo trudno, bo jak mi powiedzieli, że mam robić przedstawienie, ten recital, byłem naprawdę wkurzony, bo ja miałem wiele strachów. Jestem chłopakiem bardzo, jak to się mówi, bardzo... Nie lubi wychodzić przed wszystkim, nie lubi się pokazywać. Ale jak mówiłem, musiałem to robić w tym momencie, powiedzieli, Krystian, jedziesz robić przedstawienie. Jakie przedstawienie? Co ja mam tam robić? No jedziesz robić recital Segwini. Powiedziałem, nie pojadę. Ale mogę powiedzieć, że pierwszy raz wszedłem na scenę, co ja tam poczułem? Poczułem, że jestem w miejscu, gdzie są wszyscy ludzie tacy, jak ja jestem, że tam mogę odkryć samego siebie, tam przezwyciężam swoje strachy, tam narodzi się nowy Krystian. I to, co dzięki to, co zrobił Marko Zapela dla nas, nas odpowiedzialny, to jest naprawdę, on przekazał nam to, co dała mu mama Elwira. Mama Elwira to jest nasza założycielka, ale dzięki niej ta wspólnota teraz istnieje. Dzięki niej bezdomni, narkomani, młodzież, zagubiona młodzież odnalazła dom. Bo my byliśmy smutni, nie mieliśmy nic, zostaliśmy wyrzuceni z domu, wyszliśmy sami, nie mieliśmy rodziny. A tutaj dla nas zostały otwarte drzwi, bo dla nas nie jest ważny chleb, nie jest ważne łóżko, ale jest to, że możemy słyszeć, że jesteśmy kochani, możemy to czuć. I dzięki tej wspólnocie my naprawdę czujemy, że żyjemy. My tego recitalu nie robimy dla braw, nie robimy dla widowni, bo to nie jest ważne. Ważne dla nas jest przenieść to, co my dostaliśmy. Dostaliśmy życie wieczne, to, co Jezus nam dał. Pragnę dać każdemu z nas i życzę wam tego wszystkim wam. Dziękuję.